Hej ty! Nie grasz już na majstiku? To błąd! Bo wejście na ten serwer jest banalnie proste. Wchodzisz na stronę, rejestrujesz się z kodem Bachus. W zamian są profity, więc warto. Pobierasz launcher, odpalasz i grasz! To jest tak proste! Nie planowałem nagrywać odcinka, ale... dostałem samochód ze skrzynki. Czy to jest dobry deal? Wydaje mi się, że tak. Na razie sobie to odroczę. Chociaż dobra, po co przedłużać? Od razu bierzemy samochód do naszego garażu. Teraz raczej nic nie wyleci. Ale już jest do... Co? Co? Dobra. Dobra. Też zabieram. Jezus Maria! Co się dzieje? Jeszcze raz? Co jest? Dobra, wiecie co? Nie, dobra. Też zabieram. Jezus Maria, ludziska. Biorę dobra, robimy giga opening. Znowu? Ja cały czas dostaję dobry loot. Zabieram wszystko. Aha, i teraz złom. Wiecie co? Ja się nie zatrzymuję. To sobie odroczę. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Spokojnie. Spokojnie. Lecimy dalej. Odrocz. Otwieramy, aż lecimy do 100 tysięcy. Jestem podjarany. To chcę. To chcę. Dobra. Cały czas chcę to. Albo przynajmniej coś innego. Wiecie co? Dostałem to, czego oczekiwałem. Chciałem tą korwetę. I mam. Czyli tą korwetę. Nie tą. Tą korwetę. Jezus Maria. Jeszcze Skyline. Oczywiście, że odbieramy. Wszystko leci do rodzinki. Wszystko. To nie, bo to leci na złom. Albo to sprzedanie, jeszcze nie wiem. To jest najlepszy opening na świecie. Dopiero się on rozpoczął. Czy w ogóle się nagrywa? Ja muszę sprawdzić, czy to się nagrywa. Dobra, tak akurat jest dziadostwo, nie? Odrocz. Dobra, nagrywa się jakby co. Wszystko jest w porządku, chłopaki dobrze robią. Wszystko jest w porządku. Ja miliard tutaj zarobię. Akurat to odroczę, bo już takiego mam. A nie wiem, czy on jest coś wart. Bo raczej motocykle to jest ryzykowna zabawa. To raczej też nie jest zbytnio dobry pojazd. Ale odbieramy i lecimy sobie na złom, oczywiście. Albo przepalimy na expa w karnecie. Kurde! Przypał. Odraczamy. Dobra. To jest w ogóle czysta wersja, bez żadnego bodykitu. Oczywiście, że odraczam to. Później może to sobie odbierzemy i polecimy na złom czy coś. Zobaczymy, co z tym faktem zrobimy. No bo dwóch sztuk nie potrzebuję, nie? Przez w sumie. To też jest jakiś pomysł, nie? Żeby rodzinnie jechać takim samochodem. W ogóle ten odcinek jest dzięki wam. Bo dzięki temu, że gracie z moim kodem, to ja dostaję majestiki. Proszę bardzo. Jak widzę sobie transakcję, który mam właśnie informację. Ktoś kupuje majestiki z moim kodem, to właśnie dostaję i zobaczcie, no dużo kupujecie majestików, jak widać. Dobra, wracając. Odbieramy ten samochód, jak na razie odroczymy. W ogóle rodzina się zdziwi, ile samochodów nowych doszło. I wszyscy od pierwszej rangi są, jakby co. Okej. To mi się podoba, ale odraczamy to. Bo już taki samochód mam chyba, nie? Tylko on jest jakimś bodykitem chyba też. Jezus Maria. Ale się jaram, nie? Dużo majestików wydaje, ale to się zwróci. Bo te pojazdy można na złom dać i one są warte po kilka milionów. Niektóre nawet po 10, chyba ta kokweta z 12 baniek jest warta. Więc jak najbardziej przyjemny jest to wynik. Nie, naprawdę, nawet nie wiem co gadać, nie tak się bardzo jaram tym, że dostaję takie fury, bo ta skrzynka jest popsuta. Ona daje zbyt dobry loot. Odraczamy. Bo nie ma miejsca w garażu na tyle pojazdów. Więc ja potem mogę te pojazdy... Naprawdę, ta skrzynka jest popsuta na 100%. To nie może tak wyglądać. Odraczamy. Jestem niemal tego pewny.
A, Krieger. Ale on na złomie jest wart chyba z... 500 tysięcy może? Więc to też coś jest. Jakiś pieniądz, nie? W ogóle do ilu majestyków zjeżdżamy? Mówiłem, że to 100 tysięcy, ale chyba polecimy dalej. Krieger kolejny. Dobra, ale zobaczmy, ile on jest na złomie. To może raz go sobie odbiorę. Żeby polecił na złom od razu. Jakieś zaszczyt gotówki będzie. O, proszę bardzo. Ten jest warty, wiem ile jest warty na złomie. On jest warty chyba ze 700 tysięcy? Więc przyjemnie. Otwieramy dalej. Nie zatrzymujemy się. Nic mnie nie powstrzyma przed otwieraniem większej ilości skrzynek. No, akurat to jest złom. To trzeba sobie wprost powiedzieć. No come on! Wiecie co? Nie, otwieram aż dostanę ten egzotyczny albo złoty. Dopiero wtedy przestanę. Dobra, wiem, że to jest lekki hazard teraz. Nutka hazardzisty, nie? No bo wiem, że jak otworzę kolejno, to już dostanę ten lód, co chcę. To też, jak mówiłem, jest dobre, ale... liczę na coś lepszego, liczę na coś lepszego. Ten Mercedes jest strasznie popularny. Strasznie dużo osób go dostaje. Kurde! A jak kometa Safari dostaje sobie? Dobra. Dobra, wiecie co? Ja narzekam, że dostaję jakieś dziadostwo, a prawda jest taka, że dostałem już tyle tego lutu dobrego, że więcej nie powinienem narzekać. Bo dostałem zbyt dobry lut. Chociaż ten kurde po prawej samochodzik, ten suwik ogromny, wygląda przyjemnie. Spróbujmy dalej. No. No nie mogę teraz przestać, skoro dostałem taki dobry lód, nie? Więc sobie to odroczymy. I otwieramy kolejną. Jak nisko jesteś w stanie zjechać? Oto jest pytanie. Krieger. No raczej nie. Odraczamy i otwieramy kolejną. Czy ktoś chciałby Bravador Charger EMJ Customs Bull Antichrome? Jeżeli tak, to zapraszam na PW. Nie, nie zapraszam. Dla nikogo tego pojazdu nie... Znaczy dam dla rodziny. A! Charger dla rodziny? Czajcie, o co chodzi. Rodzina, Charger. Referencje. Fast and Furious. No wiecie co? Może jednak się zatrzymam, bo już za dużo tego poleciało. Dobra, nie. Nie możemy takim akcentem skończyć tego. Lecimy dalej. Dobra, dobra. Jest to całkiem niezły pojazd. Całkiem niezły. Zabierzemy go sobie, ale otworzymy jeszcze jedną. Ale już jak coś wypadnie słabego, nie otwieram. Znaczy nie kupuję tego. No, wypadło dziadostwo, więc możemy sobie skończyć. Czajcie, jaka akcja, że normalnie sobie myślę... Polecę sobie... wiecie, skrzynki zrobię. Zakręcę kołem fortuny w kasynie. I tyle. I sobie wyjdę z Majestika, bo wszystko co miałem zrobić już zrobiłem dzisiaj. Na tym serwerze. Wyjdę sobie dopiero jutro. A tu proszę bardzo, plany się zmieniły. Ten odcinek miał nie powstać. Ale nie spodziewałem się tego, nie? Gdybym wiedział, że takie coś się odwali, to bym odpalił nagrywanie. Że z skrzynki dostanę taki przepotężny pojazd. Nie wiem, który na złom poleci, który nie. Ale jak na razie wszyscy niech polecą do rodzinki. Żeby ludzie mieli czym jeździć. No dawaj, dawaj, dawaj. Kręć, kręć, kręć. Haha, dostał najgorszą rzecz. Czyli koszulkę. Dobra, przesuń się, gościu. Teraz ja, a za 15 minut, no to nie. Dobra, zobaczmy. Na początek może polecimy sobie, żeby nie pokazywać tej najlepszej zawartości, to polecimy sobie... Gdzie są te pojazdy? Dobra, są. Już myślałem, że ich nie ma. Byłaby pójdzięta akcja. Na początku polecimy sobie z Kriegerem, dlatego że zobaczę, ile te pojazdy jest warte na złomie. Żeby dostać jakiś pieniądz. Halo, 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 trochę tłumy. Milion jest to warty? Aha! Taki dziadowski pojazd. Dobra, mam jeszcze chyba dwie sztuki. Gitara. Ale dobra, najpierw to my sobie polecimy na parking, zobacz tamte fury. Dobra, co najpierw? Skyline? No dobra, niech będzie Skyline, zobaczmy. Jak się prezentuje. Gdzie ty jesteś, kurde? Tam jesteś. Niestety wersja czarna. Przydałoby się ją przemalować.
I może to zrobimy w pierwszej kolejności. Przecież nie, najpierw zobaczymy, ile jest wart ten pojazd na złomie. Oczywiście kierownica po złej stronie jest. No ale to Japoniec, to można tego było się spodziewać. Może to jest jakaś wersja z bodycitem od razu. Okej, okay. Walniemy ją na szaro, tak samo jak była na obrazku. O, zobaczcie, na złom. Ludzie cały czas trafiają te pojazdy tutaj. Jest sprzedaje na złomie. Pokczamp. 900 tysięcy jest na złomie ten pojazd warty. Czy mniej niż Krieger, a moim zdaniem jest fajniejszy i szybszy przy okazji. Bo te pojazdy, które nawet do tych prawdziwych, no to one są szybsze. Coś takiego może być, nie? Jako pobijane co prawda, ale będzie pasować. Kurde! Nie ma tego koloru? Może ten jest? Kurde, też nie ma. To może ten? O, ten akurat jest! Jezus Maria! Tamtych kolorów po prostu nie było na stanie. No dobra, niech będzie taki. Nie ma tragedii. Wyjeżdżamy. Lecimy do kolejnej fury. A i oczywiście, najpierw pojazd leci do rodzinki. Więc każdy będzie miał do niego dostęp. Kto dołączy do mojej rodzinki? Link macie oczywiście w opisie do Discorda. Teraz może polecimy sobie z Chargerem, który wygląda fantastycznie. Akurat nie wiem, że tego pojazdu... Kurde, czy dawać go do rodziny? No dobra, jak mówię, wszystkie to wszystkie. Damy go. Tutaj akurat nic nie trzeba zmieniać. Tak naprawdę. On już standardowo wygląda fantastycznie. Więc po prostu szybka taka pokazówka. I do rodziny wpada. Dalej. Co tutaj mamy? Jest ten benefaktor. On nie jest aż tak bardzo fantastyczny. I też kolor czarny prezentuje się fajnie, więc go dodamy do rodziny tako. Raczej nawet nie będę jeździł. Cyk. Niech będzie. Na każdego dostępny. Kolejny pojazd. Jaki tutaj mamy? Proszę wejść w punkt. No ten, na koniec zostawimy. Ten wielki bym chciał zobaczyć. Gdzie on jest? Tutaj. SUV. Nawet nie wiem, jaka jest to marka w rzeczywistości. No dajcie jakiś pojazd taki, wiecie, elegancki. Bagażnik 170 kg, no to przykro mi, ale nie będzie dla wszystkich dostępny zbyt długo, ale na start teraz publikacji, w momencie publikacji tego materiału każdy ma do niego dostęp, jak mówiłem. Jak na razie wszyscy, ale z czasu to się zmieni. Więc szybko. Aha, limit pojazdów rodzinnych. Dobra, czyli coś będzie trzeba sprzedać z rodziny, jakieś pojazdy wywalić, żeby ten pojazd mógł tam trafić. No to może tym się zajmiemy teraz w sumie. Chociaż wiecie co? Nie sprawdzamy, ile ten pojazd na złomie kosztuje. Sprawdźmy, akurat ten może być drogi. Więc zobaczmy. I ogólnie kolor, której zmieniać nie będę oczywiście. Dlatego, że ten pojazd standardowo już prezentuje się fantastycznie. W czarnym kolorze. Chociaż biały też byłby fajny. Dobra, ale na złomie on jest warty... Ile? Dobra, 3 miliony 750 tysięcy. Już myślałem, że 37 milionów, to byłoby pogięte, ale nie. Aż tyle to nie. Dobra, więc dobra, ten pojazd, jak mówię, wleci do rodzinki, ale najpierw muszę pojazd jeden z rodzinki wywalić i akurat tak się akurat złożyło, że jeden pojazd mam do wyrzucenia, bo jest strasznym dziadostwem, niestety. Chociaż myślałem, że będzie fajny. I tym pojazdem oczywiście jest coś takiego, co zwie się Benefaktor 300 CLR. Aha, ktoś tym pojazdem jeździ. I mogę go wezwać z rodzinki. Kurde. To trzeba ogarnąć. Ten pojazd jest dużo warty na złomie. No, no, i będziesz. Zobaczmy. O Jezus Maria. Dobra. 1,5 miliona. Nie mogę dać pojazdu rodzinnego. Więc go od rodziny zabieram. I go sprzedaję teraz. 1,5 miliona. Więc teraz mogę dać tego od rodzinki. O, masakra. I został nam jeszcze, no sobie dwa pojazdy zostały, bo jest ten motorek, ale on jest mało istotny. Ważniejszy jest ten pojazd. Nie tu. Gdzie on jest? Tam jest. I akurat ten pojazd... Jezus Maria, on jest pasywny.
I fajnie, bo to jest ta targa, to się nazywa. Jak korweta w ten sposób wygląda, to jest targa. Zobaczymy, ile na złomie jest, chociaż na złom nie poleci. Przynajmniej nie teraz, może kiedyś. Ale zobaczymy, ile na złomie. To pojazd jest wart. Chwila prawdy? 9 milionów! 9 milionów. To dużo. Trochę. I tak, oczywiście jakieś bodycity widzę, że są. Fantastyczne, ale akurat ja zmienię tylko kolorek. Witam. Witam, witam. Czerwony jest taki oczywisty, nie? Ale właśnie może wywalone niebiesko. 72 tysiące, dużo. I oczywiście ten pojazd wlatuje teraz do rodzinki od razu. Proszę bardzo, i dla każdego będzie dostępny. Ale tutaj też taki disclaimer, może nie cały czas. Dlatego, że ten pojazd jest zbyt dobry, żeby był dla wszystkich dostępny. Dzień później. Otwieram skrzynki. X-Rayem po raz kolejny. Zobaczcie, co mam. No dobra, no niech będzie, no nie będę narzekał, no dobra. Ale odroczymy sobie to. I otworzymy skrzynkę jeszcze raz, ale raczej nic lepszego się nie trafi, no come on. A naprawdę, jest dzień później, albo nawet dwa... Dobra, wiecie co? Nie... odroczę. Zrobimy jeszcze jeden opening. Dobra, ta skrzynka oddaje tak jak nigdy, jak żadna inna skrzynka. Ta akurat nie oddało. No ale come on. Masakra. Kolejny dzień, kolejny drop, a ja po raz kolejny nie odpaliłem nagrywania. Jezu. Ta skrzynka tak oddaje. Znowu będzie odda? Nie. Tym razem nie oddała. Ale to jest naprawdę masakra. Tak się prezentuje mój ekwipunek. Tych przedmiotów całych. Zobaczcie, że tego jest mnóstwo i ja to wszystko muszę teraz praktycznie, jeżeli chodzi oczywiście o samochody, sprzedać sobie na złomie. Oj, to będzie strasznie długi proces, ale bardzo, bardzo przyjemny. Więc zabieramy pojazd i na złom. Komet Safari, ile jesteś wart? Powiedz mi. 76 tysięcy! O Jezu! To mogę to przerobić na expa. A za chargera ile mi dasz? 735 tysięcy, no akurat to jest przyjemny pieniądz, przyjemny. Charger numer 2. Także 735 tysięcy. Raptor. Za 78 tysięcy. Omnis. Aha! 66 tysięcy. Myślałem, że 78. Jednak nie, myliłem się. Click Wagon. 45 tysięcy. Fajnie. Penumbra. 30 tysięcy. Ej, a co jeżeli trychajś coraz zmniejsza? Taka teoria spiskowa. Co jeżeli po sprzedaniu konkretnej ilości pojazdów ten hajs jest procentowo zmniejszany z każdym kolejnym dziennie sprzedanym? Raczej nie! Bo zobaczmy, za figara dostanę tyle, ile powinienem. Czyli ponad bańkę. I to mi się podoba. Dzięki za zasiłek. 637 tysięcy za Mercedesa. Dinka, go, go, monkey, blista, za 20 tysięcy. Haha! Ile dostaniemy za legendarne Zentorno? 750 tysięcy! I akurat to jest akurat dobry pieniądz za ten pojazd. Ukrycha podobną cenę ma na online, jak się nie mylę. Bravado Buffalo FOX. Jezu! To jest... 240 tysięcy. Mało. Wróćmy do droższych pojazdów. Krieger, milion. Za dużo tych Mercedesów. Więc tak, jeden poszedł. Drugi także. I trzeci też. I teraz tak. Ten pojazd sobie zostawiam tutaj w EQ. Ten też. Bo jest całkiem fajny. To jest body kit, to także jest body kit. Ten pojazd sobie zostawiam, bo jest fajny. Tutaj jest body kit. Tutaj mamy kolejny body kit. Tutaj jest charger, ale bez tych wszystkich, wiecie, body kitów. I moim zdaniem prezentuje się fantastycznie. Więc takiego gołego będę miał. Chociaż z tych nawet z body kitem da się body kit zdjąć. Więc nie wiem, po co go trzymam, ale go zostawię sobie. Okej, okej.
Dalej. Mamy tutaj kolejny samochodzik. To jest z poprzedniego karnetu, sobie go zostawiam. Dalej, dalej, dalej. Tutaj jest jakiś z bodykitem 7 Pro Charger. Ten bodykit wygląda fajnie, więc sobie też go zostawię, żeby potem sobie go obejrzeć za jakiś czas. Ale właśnie, tutaj jest kolejny bodykit, ale najważniejsze jest to. Proszę bardzo. Zobaczcie, że ten na obrazku jest pomarańczowy i sobie go zabiorę i sobie wezmę dwa samochody. O, nieźle, pies mnie gryzie. Wezmę tego niebieskiego korwetę. O Jezu, psie! Nie przesuwaj mnie. S8. Kurde! S8. Dobra. I jeszcze jest ta druga korweta. Dobra, udało się. Aha, bo to nie jest korweta! Aha! To jest Entity, czyli to jest... Aha! To są kompletnie inne pojazdy! Myślałem, że są dwie korwety. A to jest Kenizek. Na to wychodzi. To są kompletnie dwie inne fury. O kurde. Dobra, to zrobimy tak. Z tego co wiem, ta korweta, tam po mojej lewej, jest warta 9 baniek. Ten Kenizek jest warty 12 milionów. Ale teraz się zastanawiam, kurde, czy go sprzedać, czy nie. Jezu. Dobra, wiesz co? Sprzedam go. Korwetę sobie zostawię, Kenizeka sprzedam. Chociaż kurde. Dobra, wiesz co? Dobra, jadę na ten złom, sprzedam go. Chociaż mogę tego żałować chyba. Dlatego, że ten pojazd może być przepotężny. No ale jakoś będę musiał to przeżyć, nie? No bo 12 baniek to 12 baniek. Tak jest. No i proszę bardzo, na koncie mam aktualnie 26, znaczy na koncie, przy sobie mam 26 milionów. Boże. Niebezpiecznie jest coś takie pieniądze przy sobie, więc może wpłaćmy je do banku. Więc wpłać pieniądze i teraz tak, maksymalnie mogę 10 baniek wpłacić, no to wpłacamy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. PIN. Cyk. 10 baniek jest już na koncie, wpłaćmy kolejne 10. Więc raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. 0, 0, 0. Nie słyszeliście tego, ok? Dalej, wpłać pieniądze, bo jeszcze mam... Ile mam jeszcze przy sobie? 6 milionów mam. No to może wpłaćmy te 6 milionów od razu. Żeby nie było potem kłopotu. Cyk. Dobra. Czyli na koncie bankowym mam prawie 29 milionów. Na razie niech one tam sobie leżą. Ale właśnie się zastanawiam. Albo kupimy sobie jakiś biznes, jeżeli będzie mnie stać. Musiał jakąś stację benzynową. Ciekawe, czy się uda. Albo właśnie polecimy sobie w upgrade rodzinki. Bo tutaj są napady. To kosztuje 1 400 000, dlatego są jeszcze ulepszenia. I właśnie można sobie to ogarnąć, żeby po prostu robić napady. I ciekawe, jak duże pieniądze jesteśmy w stanie tym zarobić. Oczywiście jak je kupię napady, no to cała rodzinka będzie mogła robić. Więc to jest kurde kusząca opcja. No dobra, tak czy siak, wbijacie do rodzinki, macie tam mnóstwo nowych samochodów. No i niedługo najprawdopodobniej napady. Tyle ode mnie, siema, cześć, elo!